Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w czwartek, 4 października. Zapraszam Państwa na teledziennik. Policjanci z Boguszowa Gorz zatrzymali bezpośrednio po zgłoszeniu 65-letniego mężczyznę, któremu postawili zarzut usiłowania uszkodzenia ciała 45-letniego Boguszowianina. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Do zdarzenia doszło 2 października bieżącego roku około godziny 10:30 na ulicy 1 Maja w Boguszowie Gorcach. 65-latek zaszedł od tyłu pokrzywdzonego i przyłożył mu nóż do pleców, ale z uwagi na postawę 45-latka na szczęście nic mu się nie stało. Sprawca uciekł. Poinformowani o zdarzeniu boguszowscy policjanci szybko ustalili miejsce przebywania podejrzanego o ten czyn mężczyzny, a następnie zatrzymali 65-latka. W trakcie przeszukania funkcjonariuszy znaleźli nóż, którym posłużył się mężczyzna. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu. Oświadczył, że chciał tylko postraszyć 45-latka, gdyż ten nie oddał mu pieniędzy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Drużyna piłkarski Tryb Życia obroniła tytuł mistrza Dolnego Śląska podczas 12. Dolnośląskiego Turnieju Piłki Nożnej Turgol. Turgol to jeden z najbardziej popularnych turniejów piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Dolnym Śląsku. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością Ostoja. W dniach 27-28 września na terenie pól marsowych Stadionu Olimpijskiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła się 12. edycja Turgola. Spotykamy się tu po raz 12 na tych pięknych boiskach AWF-u Wrocław, którzy nas oczywiście wspierają w tej inicjatywie. Przyjechało do nas 8 zespołów z ośrodków pomocowych z Dolnego Śląska, którzy zajmują się osobami niepełnosprawnymi, ich reprezentacje, ich drużyny i 6 drużyn z Wrocławia, również z ośrodków pomocowych. No i po raz 12 rywalizujemy o miano najlepszej drużyny. Adresatami turnieju są dorosłe osoby niepełnosprawne, przejawiające zainteresowanie sportem, aktywnością ruchową i kibicowaniem. Tę pasję świetnie było widać podczas 12. Dolnośląskiego Turnieju Piłki Nożnej Turgol. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, zawodnicy na murawie dawali z siebie wszystko, a kibice nie szczędzili gardeł ani dłoni, nagradzając każdego gola gromkimi brawami. System tego turnieju jest podzielony właśnie na takie dwie części, że mamy ekstra klasę dla ambitnych drużyn, którzy grają bez pomocy trenera czy opiekuna. Mamy też pierwszą ligę, w której gra się już troszeczkę z pomocą, ale oprócz tych sportowej rywalizacji jest również świetna zabawa, świetna atmosfera, można korzystać kibice. Oprócz kibicowania mogą korzystać z konkurencji aktywnego kibica, gdzie można wygrać pamiątki z Turgolu, różne jakieś gadżety, także zabawa jest przednia. Również mamy tutaj dobry catering przy okazji, żeby zawodnicy mogli się posilać w trakcie ciężkich zmagań całodniowych. To są w końcu 2 dni. Do turnieju drużyny przygotowują się przez cały rok, a wygrana jest ogromnym prestiżem. W tym roku drużyna piłkarski Tryb Życia obroniła tytuł i ponownie została mistrzem Dolnego Śląska. Polo, trzeba było trenować ciężko, ale jestem zadowolony, że wygraliśmy ponownie i obroniliśmy ten tytuł. Raz się sporo, w finale nie puściłem, wygraliśmy 5-0
jesteśmy mistrzami Dolnego Śląska. Premiuje piłkę. Towarzyszyłem Marcina Formera i Zemmana Formera. Pozdrawiam, bo ma problemy zdrowotne. Tak dobrze broni, nawet dwóch mamy, się zmieniają, rywalizują między sobą i bronią dobrze. Piłka mnie zna dzisiaj i jest moją pasją. Będę bramkarzem do Śperdzickiej. No jest dobrze, no pomagamy sobie nawzajem i się doceniamy. To jest mega powód do dumy, ponieważ w roku ubiegłym po raz pierwszy zdobyliśmy mistrzostwo właśnie Dolnego Śląska w piłce nożnej osób niepełnosprawnych i w tym roku udało nam się obronić, ale to jest podwójna duma, ponieważ chłopcy przez cały rok raz w tygodniu systematycznie trenują ciężko na treningach i właśnie udział w takim turnieju, jakim jest Turgol, jest to sprawdzenie swoich sił, naszych możliwości jako drużyny. Udało się zdobyć to mistrzostwo, więc naprawdę jestem bardzo dumny. Chciałam podziękować wszystkim z moich warsztatów, żeby wygrali ten mecz, że mieli pierwsze miejsce. Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Turgol mocno wspiera Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będący w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od wielu lat wspiera tego typu imprezy. Turgol jest jednym ze sztandarów tak naprawdę Województwa Dolnośląskiego, jeżeli chodzi o integrację sportową, o współzawodnictwo sportowe. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że już po raz kolejny we Wrocławiu możemy gościć uczestników z całego Dolnego Śląska po to, żeby mogli się zmierzyć w takiej rywalizacji. My to nazywamy małym dolnośląskim mundialem, także pozostaje nam tylko w kolejnych latach dalej wspierać tego typu przedsięwzięcia, bo po to właśnie Urząd Marszałkowski jest. Wspaniali zawodnicy, najwspanialsi kibice oraz wszyscy przyjaciele, 12. Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Turgol 2018 dobiegł do końca. Zawody zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami Ostoja, a współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego to turniej niezwykły. To tutaj, na boiskach Akademii Wychowania Fizycznego, przez dwa dni byliśmy świadkami i uczestnikami niezapomnianego wydarzenia. To dzięki Wam, moi kochani, i Waszemu zaangażowaniu w grę, pełną niezłomnej postawy w duchu fair play i sportowej rywalizacji, mogliśmy doświadczyć ducha drużynowej gry, szczerych i prawdziwych emocji na boiskach oraz radości, którą daje gra w piłkę nożną. Jesteście wspaniali! Jesteście najlepsi! Jesteście więcej! Ogromne dzięki dla Was! Ogromne dzięki dla Was! I ten raz, ostatni, pozwólcie, że zaśpiewamy wszyscy razem. Turgol! 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 We Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona rządowemu programowi Czyste Powietrze. Wydarzenie zbiegło się z obchodami 25-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Szanowni Państwo, no spotykamy się na konferencji prasowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska organizuje konferencję prasową, bo jest się czym pochwalić. Z jednej strony rozpoczęliśmy program Czyste Powietrze, który dotyczy osób fizycznych, w którym to te osoby fizyczne, mieszkańcy Dolnego Śląska i nie tylko, bo całej Polski, będą mogli termomodernizować swoje domy, wymienić piece i ocieplić domy, wymienić drzwi, wymienić okna.
A drugi powód tej konferencji to jest 25-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i zaprezentowanie w tym momencie, w tej sprawie dokonań funduszu. Fundusz ma bardzo wiele dokonań, wydał około 3,7 miliarda złotych na walkę z zanieczyszczeniami, z ochroną powietrza. W każdym razie jest to jubileusz i warto o tym wspominać. Okrągła liczba, ćwierćwiecze, powód do tego, żeby świętować, ale też powód tak naprawdę do tego, żeby przypominać jeszcze raz mieszkańcom Dolnego Śląska, jak ważna jest dbałość o ochronę środowiska. I to jest właśnie taka kolejna okazja, gdzie będziemy mogli przy okazji jubileuszu 25-lecia też starać się edukować społeczeństwo, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Dużo zrobiliśmy, bo to są kwoty rzędu prawie 4 miliardów złotych, które zostały na przestrzeni tych 25 lat przeznaczone na ochronę środowiska. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te zadania, z którymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska się spotykał w tym ostatnim ćwierćwieczu, czyli kwestia kanalizacji, kwestia budowy wodociągów, kwestia modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy tych oczyszczalni, to udało się, można powiedzieć, z nawiązką doszło do tak naprawdę cywilizacyjnego skoku i dzisiaj tak naprawdę na terenie Dolnego Śląska ciężko szukać inwestycji, która nie byłaby wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w tym temacie. Wreszcie coś, z czego możemy być dumni, czyli zwalczenie praktycznie wysokiej emisji, czyli tej emisji z dużych kominów, emisji płynących z przemysłu. W tym temacie praktycznie udało się w całości zażegnać ten problem. Ten problem w ogóle nie jest w obecnej chwili smogotwórczy, a w tej chwili oczywiście wszyscy rozmawiamy o temacie smogu, a smog tak naprawdę nie pochodzi właśnie z wysokiej emisji, a pochodzi z niskiej emisji i tym tematem w następnych, myślę, 25 latach będziemy się zajmować. Pierwsze, informujemy o tym, że program Czyste Powietrze działa, został uruchomiony. Dowiaduje się dzisiaj z rana informacje, ponad 1600 wniosków przyjętych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To uruchomiliśmy, to działa. Domki jednorodzinne, posesje jednorodzinne, indywidualne będą miały finansowanie w zakresie termomodernizacji, wymiany kotłów, co ograniczy na pewno co najmniej o połowę wielkość emisji do atmosfery. Ale drugi program, który w tej chwili przygotowujemy, program pozyskiwania ciepła ziemi, program balneologiczny, będzie i polegać będzie na tym, że będziemy rozpoznanie geotermalne robili w Polsce, jeśli chodzi o lepsze rozpoznanie. Szczególnie Dolny Śląsk jest to słabo rozpoznany, reszta Polski niż Polski jest dość dobrze rozpoznany pod względem i ma dość dobre perspektywy. Dolny Śląsk ma dobre perspektywy, ale rozpoznanie słabe. Stąd uruchomiłem program rozpoznania geologicznego w kierunku ciepła ziemi, wykorzystania ciepła ziemi i płytkiej, i głębokiej geotermii, a także geotermiki, czyli pozyskiwania czystej energii, bez już nawet wydobycia wód. I po tym programie już będziemy mogli zabezpieczyć ciepło dla poszczególnych miast na Dolnym Śląsku, w całej Polsce, jeśli chodzi o ciepło. Geotermia ma tą przewagę, że eliminuje zupełnie emisję, jeśli chodzi o ogrzewanie miast, szczególnie centrów miast, szczególnie domów wielorodzinnych, bloków i tak dalej. To jest rzecz naprawdę przyszłościowa, ale to już się dzieje. Chcę już powiedzieć, że kilka otwierów geotermalnych w wyniku moich opinii zostało rozpoczętych. Wielki sukces w Sieradzu. Rozpoczęto przedwczoraj odwiert w Lądku Zdroju. Tam warunki powinny być dość dobre, ale to jest rozpoznanie geologiczne. Właśnie w ramach rozpoznania geologicznego takich odwiertów moje decyzje objęły 8. Decyzje pozytywne, opinie pozytywne. W związku z tym tych 8 odwiertów będzie wykonanych albo już zostało wykonanych w tym roku albo na początku przyszłego roku, na pewno do połowy przyszłego roku. Następne będą w drodze, robimy wielki program geotermalny, taki prawdziwy i widzisz, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska też zawsze będzie się dokładał do budowy instalacji, może nie tej części geologicznej, ale do tej części takiej technologicznej, wymienników ciepła i tak dalej, rozprowadzania. Polska ma tą wielką zaletę, że mamy dobrze rozbudowany system rozprowadzania ciepła w miastach i to jest nasz plus.
tutaj nie trzeba inwestycji, a więc to będzie tańsze niż gdzie indziej, a więc tańsza energia dla każdego mieszkańca. Szanowni Państwo, no, program się rozpoczął, tydzień temu uruchomiliśmy nabór. Program jest powszechny, czyli program jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Pierwszy raz w historii Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska bezpośrednio jest adresatem wniosków, co też sprawia to, że każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać niezależnie od tego, czy dany włodarz miasta zdecyduje się z nami współpracować, czy też nie. Program jest powszechny, można składać do nas wnioski, a program polega na tym, że każdy z mieszkańców, który jest właścicielem domu jednorodzinnego, będzie mógł złożyć do nas wnioski o dofinansowanie. Skala dofinansowania jest od 30 do 90% dotacyjnie. Ta reszta jest uzupełniana nisko oprocentowaną długoletnią pożyczką, co do zasady nie zabezpieczaną w formie hipotecznej i oprocentowaną w sposób najlepszy na rynku w obecnej chwili. I myślę, że to jest tak naprawdę, bo to pierwsza oferta, która wychodzi poza kwestie dotyczące tylko i wyłącznie wymiany źródła ciepła, bo to nie jest tak naprawdę bolączka na wszystkie problemy. Wymiana źródła ciepła dla mieszkańców ubogich wiąże się tak naprawdę i musi się wiązać z wysokimi rachunkami. Pierwszy raz podeszliśmy do tego problemu w sposób kompleksowy i oprócz wymiany źródła ciepła oferujemy też pomoc w zakresie termomodernizacji całego budynku, włącznie z wymianą okien, wymianą drzwi. Tak więc to jest kompleksowe podejście, w którym staramy się, aby osoba, która wykona tego typu inwestycje, aby te rachunki, które do tej pory były mniej więcej takie same jak przed inwestycją, a raz, że będzie cieplej w domu, dwa, że dom będzie piękniejszy, a trzy, że no, będzie można powiedzieć, że oddychamy świeżym powietrzem. To wszystko w dzisiejszym Teledzienniku. Tuż po nim zapraszam Państwa na rozmowę z kandydatem na burmistrza Bogusława Gorc, Markiem Tarnackim. Wywiad poprowadzi Wioleta Rybczyńska. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.